Cześć, z tej strony Paweł Rewski. Dzisiaj kolejne nagranie dotyczące tematu pewności siebie. Chciałem porozmawiać troszeczkę na temat tego, czym ta pewność siebie właściwie jest oraz jak często jest ona mylnie rozumiana, jak bardzo często ludzie właśnie dlatego, że mylnie rozumieją ten temat, nakładają na siebie pewnego rodzaju maski. Bardzo często miałem okazję pracować z mężczyznami, którzy mieli jakieś problemy w kontaktach z kobietami. Albo nie mieli wcześniej odpowiedniej partnerki, albo coś się stało w ich życiu takiego, że po prostu nie mieli w ogóle partnerek, tudzież jakiekolwiek inne damsko-męskie problemy. Tak czy inaczej, ktoś taki w pewnym momencie zdawał sobie sprawę z tego, że chce coś z tym zmienić i łapał na przykład książkę na temat pewności siebie albo mowy ciała, jeszcze gorzej, i uważał, że jeżeli będzie się zachowywał w pewny sposób, to wtedy pewność siebie nagle będzie bardziej odczuwalna w jego życiu. I ktoś taki bardzo często może nakładać na siebie pewnego rodzaju sztuczne maski, ponieważ zachowuje się jak osoba pewna siebie, tak socjalnie rozumując tak naprawdę. Ktoś taki może dbać nie wiadomo jak ekstremalnie o swoją sylwetkę, ponieważ przeczytał o tym, że pewny siebie mężczyzna jest bardzo dobrze zbudowany. Ktoś taki może mieć ogromne ciśnienie na to, żeby zarabiać dużo pieniędzy, bo uważa, że ktoś, kto jest pewny siebie, musi mieć fortunę koło siebie. I tak dalej, i tak dalej. Ponieważ coś takiego akurat wyczytał gdzieś z jakichś książek lub usłyszał w jakiś tam sposób od jakiegoś swojego kręgu socjalnego lub po prostu gdzieś w jakikolwiek sposób usłyszał. Nie ma nic złego oczywiście w tym, że ktoś zaczyna trenować, że ktoś zaczyna dbać o swoje finanse, że ktoś po prostu poprawia jakość swojego życia w taki sposób. Nie ma w tym absolutnie nic złego. Jednak jeżeli ktoś uważa, że samym zachowaniem, jak idzie o mowę ciała, poprawi swoją naturalną pewność siebie, jest tak naprawdę w pewnym błędzie, ponieważ możesz się zachowywać jak osoba, która jest pewna, która jest naturalna, która się czuje bardzo dobrze, ale w środku, jeżeli nie zaakceptujesz tak naprawdę pewnych swoich cech, pewnych swoich emocji, jeżeli ich nie przeżyjesz w odpowiedni sposób, to tak naprawdę będziesz wyglądał na pewną siebie osobę, ale w środku, zamiast się tak czuć, będziesz czuł zupełnie inną energię. Więc coś, co ja zazwyczaj polecam takim ludziom, to jest między innymi to, żeby po pierwsze dać sobie sprawę z tego, jaka jest twoja definicja tego, co to jest, co to właściwie znaczy być pewnym siebie. I tak jak teraz siedzisz sobie przed tym materiałem, możesz się na chwilę zatrzymać za sekundę i koniecznie wypisz sobie swoją własną definicję, co to dla ciebie oznacza być pewnym siebie. Być może złapiesz się na tym, że masz tam pewnego rodzaju przekonania, które gdzieś odziedziczyłeś z miejsca, w którym najczęściej przebywasz. Może to są jakieś socjalne przekonania, może to są jakieś rzeczy, które gdzieś kiedyś usłyszałeś lub gdzieś kiedyś przeczytałeś. Tak czy inaczej, stwórz swoją własną definicję tego, co to znaczy być pewnym siebie człowiekiem. Drugą fajną wskazówką, jaką mogę ci dać od razu teraz, jest to, żebyś wypisał również konkretne sytuacje, w jakich uważasz, że brakuje ci tej pewności siebie. Wypisz dokładnie, jakie środowisko musi zaistnieć, żebyś uważał, że brakuje ci tej pewności siebie. Być może to jest wystąpienie publiczne. I tutaj też wypisz dokładnie, co to znaczy dla ciebie wystąpienie publiczne. Czy czujesz brak pewności siebie w momencie, gdy mówisz do grona 5 osób, czy na przykład 120? W jakich dokładnie sytuacjach czujesz ten brak pewności siebie? Możesz tu nawet napisać w skali od 1 do 10, jak dużo ci go brakuje, bo wtedy będziesz widział, gdy zaczniesz nad tym pracować, wtedy będziesz widział swoje namacalne efekty, jak bardzo się w tym rozwijesz. Trzecią rzeczą, która jest według mnie absolutną podstawą tak naprawdę do tego, by pracować nad poczuciem własnej wartości i zarazem właśnie nad pewnością siebie, jest to, żeby zdać sobie sprawę ze swoich silnych stron, wypisać każdą jedną pozytywną cechę, którą masz, niezależnie od tego, co to jest, niezależnie od tego, jak mała być może jest to cecha, ale jest to cecha, która jest w tobie jak najbardziej zasobna, więc wypisz wszystkie swoje pozytywne cechy i zobacz, które z nich możesz zacząć bardziej eksponować, bardziej pokazywać światu. I druga strona medalu, wypisz również wszystkie swoje negatywne cechy, wszystkie swoje cienie tak zwane, czyli na przykład jakieś sytuacje z przeszłości, dzięki którym być może nie jesteś, z których być może nie jesteś dumny, lub które blokują cię poprzez jakiś wstyd lub tego typu rzeczy. Wypisz każdą jedną rzecz, która jest według ciebie wadą w tobie i zobacz, przed którymi z tych cech zazwyczaj uciekasz i przed którymi z tych cech zazwyczaj starasz się nałożyć pewnego rodzaju maskę, że tej cechy w sobie nie masz. Pamiętam, jak sam kiedyś bałem się przyznać chociażby do tego, że bałem się podchodzić do obcych kobiet na ulicy i je poznawać. Złapałem się na tym, że boję się poznawać ludzi w ogóle właśnie generalnie, przez to, że bałem się łapać kontakt z kobietami i tak naprawdę bałem się również podchodzić i do mężczyzn, bałem się podchodzić do kogokolwiek i chociażby porozmawiać kilka chwil o tym. A okazało się, że w momencie, gdy zacząłem podchodzić i potrafiłem przyznać się do swojej słabości, do swojego cienia, do swojej wady, czyli potrafiłem na dzień dobry powiedzieć, że słuchaj, w tym momencie, kiedy zaczynam rozmowę z tobą, czuję bardzo silny stres, boję się tego, że możesz mnie odrzucić albo powiesz mi jakieś
dziwne słowo, które mnie zranił i tak dalej. I dosłownie mówiłem tego typu rzeczy, nie po to, żeby to stosować jako pewną technikę. Ja po prostu przyznawałem się do emocji, które są w tym momencie we mnie, przyznawałem się do jakichś swoich wad i okazywało się, że po pierwsze ja zaczynałem inaczej patrzeć na te swoje cechy i po drugie emocje, które mi towarzyszyły, o wiele szybciej ze mnie schodziły, a po trzecie pewnego rodzaju efektem ubocznym fajne było też to, że ludzie zaczynali na mnie inaczej patrzeć i zaczynali ze mną normalnie rozmawiać i okazało się, że ten lęk, który gdzieś tam miałem, wcale nie był taki duży, jak mi się wydawało. A wystarczyło się przyznać do tego, że się go ma. Tak samo teraz, w momencie, kiedy nagrywamy ten materiał, nie czuję w ogóle strachu, żeby przyznać się do takiej wady, do takiego czegoś, co w sobie miałem, chociaż wiem, że ten materiał no, prawdopodobnie będzie obejrzany przez wielu ludzi i najprawdopodobniej będzie również oceniany przez wielu ludzi. Jednak to, jak ty to będziesz oceniał, już zostawiam tylko i wyłącznie tobie. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że te wskazówki są dla ciebie wartościowe i cenne. Mam też nadzieję, że będziemy się mieli okazję spotkać już niebawem na Dniach Rozwoju, które odbędą się w listopadzie, gdzie właśnie będziemy mieli temat naturalnej pewności siebie. Do tego czasu baw się skutecznie i mam nadzieję, że do zobaczenia. Pozdrawiam.